Pan Bóg nas zaprosił i tego jestem gdzieś głęboko w sercu o tym przekonany, że to jest jego zaproszenie akurat do tego podręcznika na ten czas dla nas, dla wspólnoty. Chociaż Paweł VI może się wydawać, że no taki dość odległy czasowo od nas, a bardziej też tak świadomościowo, w tym sensie, że zupełnie bardzo się świat Kościół zmienił od tych lat 60., no to takie już no można liczyć, że 60 lat, że dużo się zadziało. Jednak tak jak przejrzałem te teksty, które były, nie wybiegałem też za bardzo w przód, ale gdzieś tam z głoszącymi rozmawiałem na przyszłe tygodnie, to mam takie przekonanie, że to jest dla nas i to jest bardzo, 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 bardzo aktualne. To, co Bóg nam chce, to, co nam Pan Bóg pokaże i powie, to już jest Jego łaska, ale to, co jest zaplanowane, naprawdę wygląda pięknie, jak wszystkie Boże plany. Pierwszy tydzień, Chrystus, Twórca ewangelizacji. On jest sam Ewangelią, czyli dobrą nowiną, dobrą wiadomością. Bardzo mi się też podoba. To jest to, ostatnio się ukazało takie tłumaczenie i tutaj są Ewangelie i one są kapitalnie zatytułowane. Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. To było w którymś z dni. Jezus jest odpowiedzią na wszystkie twoje bolączki, wszystkie twoje bóle. On przychodzi po to, aby głosić. I w pierwszym rzędzie głosić ubogim. Jak sobie pomyślałem, pierwsza rzecz ubodzy, no to ci, którzy nie mają pieniędzy, ale zaraz przyszła też taka refleksja, że ja się rzadko tak na co dzień spotykam z tym ubóstwem materialnym. Generalnie ludzie, wśród których głoszę, to nie są ci, którzy doświadczają jakiejś tam wielkiej biedy materialnej, ale doświadczają dużo innych bied, jeżeli to się tak mówi czy odmienia. Na początku pewnie tej duchowej, tego, że często nie słyszeli orędzia o Chrystusie, że to zostało tylko tak naprawdę na poziomie intelektualnym, że to wszystko się sprowadziło do katechezy, która kazała wkuwać uczynki miłosierdzia, stacje drogi krzyżowej i tak dalej, ale w tym wszystkim zabrakło prawdziwego i żywego spotkania z Jezusem, które leży zawsze u początku każdej misji ewangelizacyjnej. Nie jakaś wielka idea, nie jakieś cudowne wydarzenie, ale to, że spotkałem Boga żywego. Dalej widzę też wielką biedę moralną. Taką, że ludzie często nie wiedzą sami, co dobre, a co złe, albo budują sobie własne systemy moralne i hierarchie wartości, które najczęściej psu na budę. Wielką biedę rodzinną i taką też w relacjach, że często ludziom tego brakuje. Nie potrafią też zrozumieć samych siebie, dlatego że te rodziny porozbijane albo przynajmniej pokłócone. To jest też wszystko, z czym spotykam się nie tylko ja, ale wy też. W pracy, u sąsiadów i tak dalej. I te wszystkie miejsca, wszyscy ci ludzie biedni na takie bardzo różne sposoby. Jezus pokazuje, to są pierwsi słuchacze twojej ewangelizacji. Ludzie, do których jesteś posłany w pierwszym rzędzie. I to przez taką ewangelizację, do której należy wszystko. Czyli całe twoje życie. Bo skoro Jezus jest twoim życiem, wybrałeś Go na swojego Pana i Zbawiciela, to naprawdę wszystko, co robisz, może stać się, pewnie staje się orędziem o Jego miłości. Bardzo byśmy chcieli, przynajmniej ja bym tak chciał, czasami, żebym nie popełniał jakichś błędów, takich rzeczy, w których poranię drugiego człowieka albo coś zrobię nie tak. Ale potem przychodzi też taka refleksja, że nawet to może stać się takim momentem. To, co mi się nie podoba we mnie, to, czego bym nie chciał, to, w czym popełniam błędy, że to może się stać momentem ewangelizacji. Bo jeżeli ja nauczę się w tych wszystkich błędach przyznać do tego, to naprawdę będzie coś, co będzie też uwiarygodniało słowo, które głoszę. O papieżu Franciszku mówią, że to jest pierwszy papież, który się wprost potrafił przyznać do błędów.
I jak rozmawiałem z paroma, czy słuchałem bardziej, bo ciężko to rozmową nazwać, z paroma osobami niewierzącymi, aby tacy, którzy gdzieś naprawdę na bardzo dalekich obrzeżach Kościoła są, to oni powiedzieli, że dla nas papież Franciszek nas z tym zachwyca, że jak coś zrobił nie tak, że jak wyszły jakieś tam skandale, on potrafił pokornie stanąć i powiedzieć: przepraszam, nie miałem wtedy dość informacji i dlatego podjąłem takie decyzje. Dzisiaj, kiedy wiem to, co wiem, nigdy bym tak nie postąpił, ale ja jestem odpowiedzialny i za to przepraszam. Nawet wszystkie te momenty, w których czujesz się słaby, niegodny, w których czujesz, że po prostu nie idzie, to jest moment do tego, żeby drugiego człowieka przyprowadzić do Boga. Pierwszy i największy głosiciel, Jezus, jest twoim życiem, więc On w tym twoim życiu również przez takie rzeczy będzie się ujawniał. Jego dzieło zbawienia będzie się właśnie dokonywało w tym wszystkim, że będziesz potrafił zanieść tę Ewangelię całym swoim życiem. To jest też sposób na to, żeby jednoczyć się z Bogiem. Tak sobie często zadajemy pytanie, co robić, żeby ta formacja była skuteczna, jak samemu dbać o to, jak się samemu wychowywać, czy nawracać. To jest sposób, kiedy jednoczę się z Jezusem przez wszystko, co robię, no, we wszystkich momentach mojego życia, we wszystkich przestrzeniach. Wiem, to brzmi pewnie trochę górnolotnie i tak mało praktycznie, ale to jest taka przestrzeń, gdzie wszystko, co robię, naprawdę wszystko, może się stać miejscem mojej współpracy z Panem Bogiem, bo tak jak Jezus głosił wszystkim orędzie o miłości Ojca, przez wszystko, co robił, absolutnie, tak samo i u mnie może być, bo jestem Jego dzieckiem, jestem Jego krewniakiem. Jezus nazywa mnie swoim bratem i swoją siostrą, a swoim przyjacielem, nie sługą, ale nie tym, kto jest w jakiś sposób poddany, ale tym, którego On posyła. Dalej, następny temat to był ten temat Królestwa Bożego. Królestwo Boże nie potrzebuje nie tyle moich zdolności, ale co gleby mojego serca. I tu sobie zapisałem, nie do końca wiem, o co mi chodziło teraz, ale że ewangelizacja to jest jak bycie jak doniczka. I chyba o to chodziło, że to Bóg zasadza w moim sercu swoje ziarno i ja mam po prostu pozwolić mu wzrastać, a najczęściej mu tylko nie przeszkadzać. I to już jest to, że jak moje życie staje się przestrzenią, miejscem wzrostu Królestwa Bożego, jeżeli coś tam kiełkuje, wyrasta, to drugi człowiek będzie tym zainteresowany. To ja będę mógł się potem też podzielić z tym drugim człowiekiem. Przez wydawanie owoców, przez dawanie tego ziarenka, nasienia gdzieś indziej, w te miejsca, gdzie go wciąż brakuje. To jest też taka wartość, to, że ja mogę być takim ziarnem, którą odkrywam we wspólnocie. I wszystkie moje posługi, te mniejsze, te większe, które tak się wydają, bo one wszystkie są tak samo ważne. Mówi święty Paweł, że jednych Bóg ustanawia nauczycielami, apostołami, daje dar czynienia cudów. Paweł tego nie wartościuje. W tym sensie każdy jest dla Boga ważny. Każdy przed Bogiem ma swoją misję, swoje miejsce. Każdy ma we wspólnocie też swoje miejsce i przez to wspólnota może ewangelizować, wychodzić do innych, że ma takich ludzi, jakich ma, nie jakich by chciała mieć, nie innych, bo często się może wydawać, że kurczę, no byłoby lepiej, jakby ci ludzie byli tacy, a nie inni. Ja czasami tak potrafię pomyślić sobie o swoich uczniach, że parę lat temu, no to oni byli trochę lepsi, nie byli po pandemii tacy dzicy, nie przychodzili po gimnazjum, to już te główki trochę bardziej poukładane i łatwiej się trochę uczyło, a teraz to jest trochę inaczej, ale sobie myślę, no tak, ale przecież oni inni nie będą. Bóg dał takich ludzi do towarzyszenia im, do prowadzenia w wierze, do pokazywania im wiary. Jeżeli się zmienią,
to tylko dlatego, że spotkają we mnie miłość Boga. I to jest jedyny sposób, jaki na nich mam i mogę mieć. Jak tego nie, jak się z tą miłością Bożą nie spotkają, no to nic z tego nie będzie. Czegoś ich wyuczę. Może do czegoś wychowam. Ale serc to nie poruszy. Moja wspólnota, którą mamy, ta grupa ludzi, w której jesteśmy, ze swoimi wadami, zaletami, to jest miejsce, które nie jest przypadkowe. Teologia znaków czasu, taki piękny i bardzo ważny dział teologii, pokazuje nam, że wszystko to, co nas otacza, ten świat, to konkretne uwarunkowanie również osobowe, to nie jest coś, co Panu Bogu wyszło przypadkiem, ale Bóg tego rzeczywiście i realnie chciał. Zbierając tych ludzi, tych zapraszając, oczywiście jedni odpowiedzieli tak, drudzy inaczej, trzeci w ogóle nie odpowiedzieli, ale Bóg w tym wszystkim jest i chce z tymi ludźmi współpracować, tych posyłać i to będzie owocne. To będzie też zależało od naszej wiary, na ile my to przyjmiemy w takim duchu, w duchu wiary. Mamy taki piękny sposób, to zwłaszcza w ruchu Światło Życie jest bardzo wysoko postawione, patrzenia na rzeczywistość przez taki paradygmat widzieć, osądzić, działać. Spojrzeć na rzeczywistość w świetle Ewangelii, osądzić, co można z tym zrobić i działać, zrealizować to, co żeśmy wymyślili, tak żeby Ewangelia była głoszona wszędzie i skutecznie. Najczęściej wydaje nam się, że my się potykamy na tym trzecim etapie działać, a potykamy się na pierwszym widzieć, bo nie patrzymy po Bożemu. Jak ludzie rzeczywiście wierzący, tacy, którzy doświadczyli Boga, którzy go spotkali, którzy mają za sobą też swoich braci i wspólnotę. Jak tutaj spojrzymy na rzeczywistość razem z Bogiem, to zobaczymy, że wnioski, do których dojdziemy, będą zupełnie inne, a działanie, które z nich wyjdzie, będzie rzeczywiście prowadziło do wzrostu Królestwa. I ten wzrost Królestwa nas bardzo mocno może zaskoczyć. I tak po ludzku, i tak po Bożemu, bo to Bóg jest Panem tego wzrostu. To On będzie dawał wzrost w tych miejscach, gdzie zasiejemy, ale najpierw trzeba te miejsca do siebie dostrzec z perspektywy wiary. I tutaj takie mądre zdanie mam, jaki Józef Ratzinger wypowiedział. Szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym wszystko na pozór toczy się normalnie, w rzeczywistości jednak wiara zanika i zatraca się w małostkowości. On jest największym zagrożeniem dla każdej wspólnoty i dla całego Kościoła. Właśnie to, że możemy na pewnym etapie życia, wzrostu dojść do takiego momentu, że no wszystko toczy się normalnie, ale tak jak ten szary pragmatyzm, że to trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić i to życie wspólnotowe też się jakoś pcha do przodu, reformację trzeba zrobić, że pomodlić się trzeba, że to tak naprawdę coraz nam bardziej karleje. Bóg tego nie chce i Bóg nas chce dokładnie z tego wyrwać, żebyśmy zobaczyli, że zbawienie, które się dokonało już w Chrystusie, które się dokonuje dziś, którego doświadczam i które się dokona kiedyś na końcu czasów, to jest rzeczywiście przewrót kopernikański, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Bo Bóg staje się niesamowicie bliski w Chrystusie. I jeżeli ja rzeczywiście codziennie się tym zachwycam, jeżeli codziennie żyję tak, że każdy dzień jest cudem, to zmienia mnie samego. I tu nie chodzi o taką warstwę uczuć czy emocji. Wiadomo, że one są zmienne, że się czasami wypalają, że też na nie pogoda wpływa, samopoczucie, to czy jestem najedzony, czy nie. No to prosta sprawa, ja się tak głupio nauczyłem. Ale jak rano kawy nie wypiję, to ja nie jestem się w stanie modlić, bo otwieram brewiarz, zaczyna się Boże wejście ku wspomożeniu memu, druga zwrotka hymnu, spoczął w Panu.
I potem się budzi, że za 5 minut msza i już tup, tup, tup do kościoła. W tym sensie, że moje ciało, mój organizm może mnie w jakiś sposób oszukać albo prowadzić tam, gdzie ja nie chcę, ale jest też tam coś stałego, ta moja decyzja pójścia za Jezusem i doświadczenia tego, że to zbawienie dzieje się również dzisiaj i teraz, że On jest radykalnym zobowiązaniem, że znalazłem fragment, że moje tak, które powiedziałem Jezusowi, jest radykalnym zobowiązaniem wolności ucznia do oddania się Jezusowi, drodze, prawdzie i życiu. Ta odpowiedź miłości udzielona temu, który umiłował jako pierwszy aż do końca. Odpowiedź ucznia dojrzewa w tej miłości Jezusa. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Te moje decyzje, które już podjąłem, które codziennie podejmuję, one cały czas dojrzewają i zmieniają się tak jak ja się zmieniam. Ja się w pewnym momencie zorientowałem, w tym swoim życiu kapłańskim jest taki modny slogan, żeby wrócić do swojej pierwotnej gorliwości, którą się miało jako neopresbiter. I ja przez długi czas się tego trzymałem. Potem dopiero przyszła refleksja, że no dobra, ale ja 8 lat temu to byłem innym człowiekiem niż teraz. Zmieniłem się. Dojrzałem. Pewnych rzeczy nie robię już tak jak wtedy. Robię lepiej. Pewne rzeczy robię inaczej, bo też się czegoś nowego nauczyłem. To ten czas, który był, fakt, on był potrzebny, czas takiego pierwszego zakochania w Panu Bogu, przeżywania tego sakramentu kapłaństwa i święcenia jako czegoś takiego świeżego, nowego, ale potem też przyszło takie odzieranie przez różne trudności, trudne doświadczenia, też zostawienie pewnych emocji, tego, co było na początku. I ten moment życia kapłańskiego, w którym jestem teraz, wcale nie jest gorszy niż tamten. Tamten miał swój czas. Teraz jest inny. Teraz przez te doświadczenia, właśnie również przez te trudności, przez to, co było chyba w czwartym dniu o krzyżu, przez krzyż, który już doświadczyłem, który niosłem, sprawia, że w tej misji, którą Bóg mi daje, ja jestem skuteczniejszy, że ja mogę ją lepiej realizować. Ja nie chcę teraz robić kroku w tył, wiecie, tak się zachowywać, jakbym dopiero był poświęceniach, bo też jestem mądrzejszy o to. Tak samo we wspólnocie, jak patrzymy na Chrystusa, który jest twórcą ewangelizacji, to jak patrzyliście na Niego zaraz na początku, po seminarium odnowy wiary, po kursie Nowe Życie, ile tam było pięknych rzeczy, ale zobaczcie, gdzie jesteście teraz. To nie jest moment, w którym tam to wszystko opadło i o, fajnie by było, jakby wróciło, ale teraz jesteśmy mądrzejsi i teraz zobaczcie, ile już zrobiliśmy jako wspólnota, ile konferencji wygłosiliście, ilu ludziom opowiedzieliście Ewangelię w swoim życiu, tak słowami w spotkaniu jeden na jeden, a ilu pokazaliście ją swoim życiem. To jest coś, co jest dziełem Chrystusa, bo to nie jest tylko moje, że ja zrobiłem, że ja zapracowałem. Zawsze to jest to, że to Chrystus ewangelizuje przeze mnie, że ten, który we mnie mieszka, to On jest sprawcą tego wszystkiego i chwała Mu za to, a zwłaszcza za te momenty, w których ja nie widzę, że ja coś dobrego zrobiłem. Te momenty, w których to ludzie przeze mnie, przez moje po prostu bycie, takie zwykłe, pokorne, doświadczają miłości Ojca. To jest coś, co jest właśnie niesamowite i co sprawia, że po prostu warto, nawet jeżeli gdzieś tam po ludzku jest trudno, to ja wiem, że warto, że widzę nowe przestrzenie. Tak, od tego dzisiaj zacząłem dzielenie, że jak popatrzyłem sobie na ten tydzień, to po prostu szło jak po grudzie, ale wiem, że warto, bo te wszystkie prawdy mi pokazują też nowe przestrzenie w mojej ewangelizacji, w moim działaniu, nowe zaproszenia ze strony Boga, bo Jego łaska i Jego miłosierdzie
są nieodwołalne. I cokolwiek w swoim życiu nie zrobię, to jest jedyna stała. Może się bardzo wiele zmienić, ale to, że Bóg będzie przychodził ze swoją łaską, będzie chciał ze mną współpracować w dziele ewangelizacji, on się z tego nigdy nie wycofa. A nawrócenie i praca nad sobą to jest robienie Bogu miejsca w moim życiu. Ja nie pracuję po to, nad sobą po to, żeby być tak po ludzku tylko, no bo wiadomo, że też, ale że tylko chcę być lepszym, nie wiem, pracownikiem, czy kim tam jeszcze, jaką tam rolę pełnię w życiu, ale to jest praca nad sobą po to, żeby robić w Bogu w przestrzeń, żeby ta doniczka była większa, żeby tam mogło coś większego wyrosnąć, bo jak nie przesadzimy, czy czasami kwiatka w pewnym momencie, to go będzie trzeba po prostu wywalić. Tak samo jak o niego nie dbamy, to też w pewnym momencie nadaje się tylko do wyrzucenia. Nawet jeżeli się bardzo, bardzo pięknie zapowiadał. Moje ciągłe nawracanie się to jest to, że ja Bogu cały czas we wszystkich tych miejscach, w których coś już tam jest nie tak, daję Bogu przestrzeń na to, żeby to On działał, żeby tam na nowo też coś zasiewał, zasadzał, żeby tam, gdzie nawet ja się czasami nie spodziewam, że w moim sercu będzie wzrost, żeby on tam był dzięki niemu. Czego ci dzisiaj brakuje? Cudu od Jezusa, słowa od Jezusa, czy samego Jezusa z piątego dnia pytanie z tego miejsca, z słowa, nie, tak, z tego rozdziału słowa i znaki. Jak ja się zastanawiałem, to ciężko mi powiedzieć, czego mi tak brakuje, bo moje serce nie tęskni jakoś za cudami, bo widzę je też. To nie mogę powiedzieć, że nie widzę, bo widzę, ile się dzieje często w sercach, zwłaszcza jak w konfesjonale posługuję. Tam widzę cuda. Słowa od Jezusa słyszę. I w mojej modlitwie, nie w jakiś spektakularny sposób, ale widzę to, że Jezus do mnie przemawia przez psalmy, którymi się codziennie modlę, przez słowo, które rozważam, przez homilie, konferencje, których słucham, dotyka mojego serca i to się rzeczywiście dzieje. Czy mi brakuje najbardziej Jezusa? On jest w moim życiu. Cały czas na wyciągnięcie ręki, cały czas buduję z nim relacje jakoś na tyle, ile potrafię, tak po swojemu, raz się uda, raz się nie uda, raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas do przodu. Te trzy rzeczywistości są obecne w moim życiu i głęboko wierzę, że w Twoim też. I Bóg, który przyprowadził Cię tutaj, który doprowadził Cię do tego momentu, który przez te słowa, które będziesz rozważać w kolejnych tygodniach, zaprasza do nowego zapału w ewangelizacji, do dostrzeżenia też tego, że wszystko, co robisz w ramach wspólnoty, jest ewangelizacją, jest podporządkowane temu jednemu wielkiemu celowi, że dlatego wszystkiego po prostu warto. I czasami nawet jak nie widzimy czegoś, co mnie zachęca do tego, to nie jest powiedziane, że nie zobaczymy. W poniedziałek miałem z moją grupą księży takie spotkanie z biskupem Kaletą i potem jak wracaliśmy, to rozmawialiśmy z biskupem, a takie o wszystkim, o niczym. On tam pytał trochę też o szkołę, jak w szkole, jakie te dzieciaki są. I zeszło na taki jeden temat, który dla mnie jest bardzo ważny. To znaczy, w pandemii, to było w 2020 roku, przyszedł do mnie mój maturzysta pogadać, umówić się też na spowiedź, bo zmarł mój ojciec. On, chłopak był, no już młody mężczyzna, był z rozbitej rodziny. I on też przy tej okazji powiedział sam, jak rozmawialiśmy po śmierci tego ojca, bo to duży wstrząs dla niego był. Takie jedno zdanie mówi, proszę księdza, jakby nie to, że ja byłem w tej szkole, to ja w życiu bym w domu i myślę, że od nikogo innego o Bogu nie usłyszał. Pierwszy raz, gdzie Boga poznałem i doświadczyłem, to w szkole na katechezie.
I to dla mnie jest taki był też bardzo, bardzo mocny, wymowny znak, że warto. Dla jednego człowieka warto się trudzić. Że on też w tej naprawdę, jak mu to życie się zaczęsło, to śmierć ojca, zwłaszcza na mężczyznę, no to jak trzęsienie ziemi. Ale wtedy wiedział, że pierwsze co to do Pana Boga i tylko tam szukać ratunku i pomocy. Może dzisiaj nie widzisz tego, jak Chrystus działa przez ciebie w ewangelizacji, ale to nie jest powiedziane, że to się nie dzieje, bo to On działa razem z tobą, ale może w sposób ukryty, tak jak to ziarno wrzucone w doniczkę, trzymajmy się tej doniczki. Nie widać, żeby wzrastało na początku, żeby kiełkowało, ale kiedy wyrośnie, to może wszystkich zadziwić swoją pięknością i swoim owocem. Naprawdę nawet dla jednego człowieka warto dbać o swoją też relację z Bogiem, żebym ja był w stanie być tym, z którym Chrystus, Twórca ewangelizacji, współdziała. Żebym ta szkoła ewangelizacji Pawła VI, żeby była dla mnie takim miejscem, gdzie zobaczę, dostrzegę coś nowego i podejmę na nowo decyzję do tego, że ja chcę być z Chrystusem w codzienności, bo wiem, że przy Nim jest życie, że ja chcę być we wspólnocie, tak jak żeśmy składali te deklaracje niedawno wspólnie, bo to rzeczywiście dla mnie oznacza miejsce wzrostu i miejsce, w którym wiem, że Bóg działa często nie tak, jak ja bym chciał, czy jak mi się podoba, ale tak, jak On wie, bo On wie, co jest najskuteczniejszym naszym działaniem i Jego obecnością.